Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś mój komentarz do tragicznego wydarzenia w miejscowości przewodów w powiecie Chorobieszowskim w województwie lubelskim z 15 listopada 2022 roku. Spadła tam rakieta, w wyniku czego śmierć poniosło dwóch obywateli Polski. Jak podała agencja Associated Press, a także agencja Reutera, była to Rakieta ukraińskiej obrony powietrznej. Taką zresztą informację miał przekazać także prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden swoim partnerom z Sojuszu Północnoatlantyckiego i z grupy G7. Natomiast warto przyjrzeć się tym doniesieniom medialnym z 15 listopada. Spora część mediów w Polsce, na Ukrainie, także w krajach zachodnich, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Bardzo szybko wydała wyrok, że była to rakieta rosyjskich sił zbrojnych, że doszło do agresji Rosji na Polskę, na kraj NATO, w związku z czym trzeba szybko uruchomić artykuł 4 Traktatu Waszyngtońskiego, a nawet niektórzy najbardziej zapalczywi komentatorzy już się domagali uruchomienia artykułu 5. Politycy w Polsce także zaczęli mówić. O tym, że doszło do ataku rakietowego i że była to rakieta produkcji rosyjskiej. Zresztą pod takim, zresztą, pod takim pretekstem ambasador Federacji Rosyjskiej, pan Siergiej Andrzejew, został wezwany do polskiego MSZ. -u. Polski rząd dość długo zwlekał z podaniem jakichkolwiek konkretnych informacji na temat tego zdarzenia. Sporo informacji otrzymaliśmy o tym, że będą konsultacje ze Stanami Zjednoczonymi, że tutaj będzie powołanie. Na specjalna komisja, będą badania i tak dalej i tak dalej. Zresztą też nie dziwi fakt, że że 16 listopada Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, minister koordynator do spraw służb specjalnych, spotkał się z szefem, z szefem CIA, z dyrektorem CIA w, w Polsce. No, widać tutaj tę ogromną zależność Polski od Stanów Zjednoczonych, widać ten brak, no, można powiedzieć, tej samodzielności strategicznej, chociażby nawet autonomii, strategicznej. No i... Fakt że, fakt, że Mariusz Kamiński spotkał się z Williamem Bernsem, to też, też wcale, wcale tutaj nie dziwi. Natomiast, oczywiście, zastanawia ten emocjonalny ton polskich mediów, polskich komentatorów, polskich polityków. Spora część mediów nadawała taki ton bardzo mocno prowojenny, straszący wojną, czy nawet wzywający do różnego rodzaju takich stanowczych działań wobec Federacji Rosyjskiej, nie mając przecież żadnych dowodów na na to, że, była, że było to celowe działanie rosyjskie, czy że w ogóle ta rakieta należała do sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. No i jakaż konsternacja nastąpiła 16 listopada, kiedy się okazało, kiedy no, czołowe agencje informacyjne świata, Associated, press agencja Reutera, media amerykańskie zaczęły donosić, że to była rakieta ukraińskich sił zbrojnych, że to Ukraina dokonała tego ataku na Polskę. No, I tu oczywiście warto także przywołać słowa Wołodymira Zełenskiego, prezydenta Ukrainy, który jeszcze 15 listopada mówił o tym, że jest to przykład agresji rosyjskiej i oczywiście bardzo mocno eskalował napięcie, bardzo mocno wpływał tutaj na kwestie takich emocji jak strach, starał się wzbudzić właśnie ten strach w Polsce, starał się oskarżać Oskarżyć, oskarżyć Rosję. No i tak naprawdę to oczywiście nie dziwi z punktu widzenia ukraińskiego polityka, bo w interesie polityków ukraińskich, czy, te, czy sporej części tego establishmentu, który obecnie rządzi Ukrainą, jest włączenie w tę wojnę jak największej liczby. Potencjalnych, potencjalnych państw, potencjalnych sojuszników, tak aby Ukraina się po prostu nie biła sama z Rosją. Już po podaniu tej informacji, że była to ukraińska rakieta, po podaniu informacji przez czołowe agencje informacyjne świata strona ukraińska idzie dalej w zaparte. Nie mamy żadnych przeprosin ze strony prezydenta Ukrainy, żadnych przeprosin pod adresem Polski, pod adresem rodzin osób zabitych w Polsce nie mamy ani żadnego żadnych także zobowiązań do wypłaty odszkodowań tym, tym rodzinom, wręcz odwrotnie politycy ukraińscy mówią o tym, że dostarczą dowodów, że była to jednak rakieta rosyjska. Prezyd Jeden Załęski domaga się udziału ukraińskich ekspertów w pracach międzynarodowego śledztwa, domaga się dostępu do wszystkich danych, którym dysponują dysponują służby w Polsce i tak dalej i tak dalej. Wielu komentatorów się temu temu dziwi. Ja się temu nie dziwię, ponieważ polscy politycy, rząd w Warszawie po prostu na to pozwala Ukrainie i myślę, że te słynne słowa z marca 2022 roku, które wypowiedział rzecznik prasowy MSZ-u warto warto przytoczyć powiedział wtedy cytuję jesteśmy sługami narodu ukraińskiego no i cóż no, jeżeli się przyjmuje tak uległą postawę wobec Ukrainy jeżeli przekazuje się jej bezwarunkową pomoc także ogromną pomoc militarną to trudno się spodziewać aby w sytuacji napięcia napięcia międzynarodowego napięcia między naszymi krajami strona ukraińska okazała jakąś skruchę okazała jakiś no można powiedzieć jakiś gest pod adresem Polski, narodu polskiego, tylko będzie po prostu broniła twardo swoich interesów, nawet szła w zaparte w sytuacji dość, dość oczywistej, przynajmniej oczywistej tutaj dla czołowych agencji informacyjnych świata. Myślę, że warto przypomnieć sobie tę wypowiedź pana Łukasza Jasiny, rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy Alei Szucha w Warszawie. My jesteśmy do dyspozycji Ukrainy jej decyzji, jej próśb, jej wniosków w tej sprawie, jeżeli nasi ukraińscy przyjaciele będą chcieli z tego planu skorzystać. Pozostajemy do dyspozycji, podobnie jak w przypadku sojuszników. Jesteśmy tutaj sługami narodu ukraińskiego, jego próśb. Reakcja państwa polskiego powinna być tutaj bardzo stanowcza. Strona ukraińska, państwo ukraińskie powinno przedstawić wszelkiego rodzaju informacje, wszelkiego rodzaju materiały na, na temat użycia obrony powietrznej w pobliżu granicy z Polską. To nie Polska powinna się tutaj tłumaczyć, to nie Polska powinna tutaj cokolwiek udowadniać, tylko strona ukraińska. No mamy tutaj absolutne pomieszanie pojęć, przestawienie porządków. Natomiast warto absolutnie podkreślić, że w tego typu sytuacjach będą bardzo często zdarzały się, będą zdarzały się naciski, różnego rodzaju podsycanie napięcia, tak aby wciągnąć próbować przynajmniej wciągnąć Polskę w wojnę z Rosją. Niestety obawiam się, że tego typu incydenty, tego typu wydarzenia mogą się powtarzać w przyszłości. Ja od samego początku tej nowej ofensywy rosyjskiej, która rozpoczęła się 24 lutego bieżącego roku, uważałem, że Polska nie powinna wspierać militarnie Ukrainy, że grozi to eskalacją napięcia w regionie, że grozi to odwetowymi działaniami ze strony, ze strony Rosji przeciwko, przeciwko Polsce, że naraża to Polskę na groźbę wciągnięcia w wojnę. A przypomnę tylko, że moim zdaniem Polska absolutnie nie jest przygotowana do wojny ani w sensie sił zbrojnych, ani w sensie obrony obrony. Cywilnej. Jakiekolwiek dzisiaj nawoływanie do tego, aby Polska, Polska weszła do wojny, jakiekolwiek próba podsycania tego napięcia, tych emocji, właśnie w tym celu, aby, aby wciągnąć Polskę, Polskę do wojny, ma charakter po prostu prowokacji. Ma charakter prowokacji, i zresztą, jak widzieliśmy 15 listopada, tych prowodyrów wojennych w Polsce jest całkiem, całkiem sporo. Zresztą widać także po reakcjach mediów w Europie, które państwa bardzo silnie starały się, no wzburzyć to społeczeństwa, podburzyć przeciwko, przeciwko Rosji. No, między innymi były to media brytyjskie i myślę, że to absolutnie, absolutnie nie dziwi. Zachowajmy spokój, nie idźmy na tę wojnę. Dziękuję Państwu za uwagę.